Są wszędzie. W battle shonenach, anime akcji, science fiction, fantasy. Supermoce. Kto jednak powiedział, że wszystkie są super? Oto krótka lista tych, którzy nie mieli szczęścia i przypadło im dziadostwo, a nie moc. Miejsce piąte. Dress Break. Issei jest zachwycony tą umiejętnością i ciągle ją rozwija. Polega ona na unicestwieniu odzienia stojącej naprzeciwko niego niewiasty i obnażenia pełni jej wdzięków. W serii Ecchi ta technika jakoś sprawdza, ale wyobraźcie ją sobie gdziekolwiek indziej. To najszybszy sposób, aby zapewnić sobie pogardę ogółu społeczeństwa i zostać aresztowanym. Albo nawet gorzej. Miejsce czwarte. Thermal Hand. Uehara jest esperką o pierwszym poziomie mocy, czyli tym najsłabszym. Jej umiejętność polega na tym, że przedmiot, którego dotyka, zachowuje swoją ciepłotę. Miło jest jeść śpicę, która nie stygnie, ale sami przyznacie, na co komu taki talent? Dziś w erze kubków termicznych, Thermal Hand jest tylko dodatkiem, o którego istnieniu szybko można zapomnieć. Zresztą, zimna kawa wcale nie jest taka zła. Miejsce trzecie. Zatapianie żaglowców. To umiejętność ze starej szkoły pływania na desce surfingowej, której celem jest zatopienie statku płynącego pod żaglami. Tak, też się zastanawiam, na co to komu? Kto w ogóle wpadł na taki absurdalny pomysł? Zatapiać okręt deską surfingową? I do tego wszystkiego żaglowiec? Technika nie dość, że wzięta z kosmosu, to jeszcze przeterminowana o jakieś 200 lat. Miejsce drugie. Przemiana w żyrafę. Kaku wyciągnął krótką słomkę. Po prostu nie miał szczęścia. Warto było ryzykować, gdyż istniało spore prawdopodobieństwo, że zyska jakąś naprawdę supermoc. Niestety owoc, który zjadł, okazał się nie tylko gorzki, ale i trefny. Żyrafa? Nie no, serio? Thermal Hand czy Dress Break wydają się być całkiem kuszące w porównaniu do tej transformacji. Mimo, że siła kaku wzrosła, to ja bym się na jego miejscu do czegoś takiego nie przyznawał. Miejsce pierwsze. Moc prawiczków. Panie, panowie, kurtyna. Technika powodująca samo zniszczenie. Nieważne ile by mi zapłacili, nie użyłbym tej mocy nawet gdyby od tego zależało moje życie. Ja rozumiem, że nie każdy zdał zaliczyć, ale robienie z tego drugiego SSJ-a to przegięcie. Chociaż jakby zebrać wszystkich niewinnych z całego świata, dodać ich siłę, to... O kurczę, chyba naprawdę wyszłoby coś potężnego. I jak? Jakie jeszcze inne głupie umiejętności przychodzą wam do głowy? Piszcie w komentarzach. A jeśli coś się podobało, proszę o łapkę w górę.